najważniejszą wartością dodaną tego kongresu jest to, że jego uczestnicy mogą przede wszystkim między sobą, ale również z ekspertami wymienić się wiedzą na temat nowych zasad delegowania pracowników. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspiera wszystkie inicjatywy, które służą podnoszeniu konkurencyjności, większej otwartości europejskiego rynku. Jesteśmy bowiem przekonani, że dzisiaj z całą pewnością nie wykorzystujemy wszystkich cech, wszystkich zalet, które niesie wspólny europejski rynek, zwłaszcza w sektorze usług. Jest to świetna okazja do bardzo ciekawych dyskusji, do wymiany poglądów, także okazja do spotkania bardzo ciekawych osób, nawiązania kontaktów i tak naprawdę to kontakty są podstawą tego, jak funkcjonujemy w Unii Europejskiej, jak pracujemy i to te kontakty tak naprawdę pozwalają wpływać na proces legislacyjny i reprezentować interesy firm delegujących pracowników i pracowników delegowanych. Od iluś tych edycji, które już były realizowane, teraz mamy kolejną. Jak dużo wnosi i przede wszystkim daje informacji osobom, które już delegują, które chcą delegować, a też osobom, które mają dużo różnych problemów. Także kongres jest taką praktyczną figurką informacji i właściwie najistotniejszych elementów związanych z mobilnością zatrudnienia. Zrzeszą tak naprawdę no nie tylko praktyków, ale też osoby, które mogą mieć wpływ na kształt tego ustawodawstwa na arenie europejskiej. W związku z tym jak najbardziej warto jest się spotykać, wymieniać doświadczenia i potem taką silniejszą grupą też usiłować przeforsować pewne racje na szerszej arenie. Ja myślę, że kongres jest fantastyczną inicjatywą, która wpisuje się po pierwsze przekazywanie wiedzy, doświadczeń i informacji na temat zagadnień mobilności czy szerzej swobody przepływu osób, usług. To jest fantastyczna platforma, gdzie łączą się specjaliści reprezentujący z jednej strony instytucje właściwe, środowiska naukowe, urzędnicy, łączą się eksperci różnych państw, a więc ja chciałam pogratulować za ustanowienie, teraz trzymam kciuki za utrzymanie i rozwój. Tak jak rozwijają się systemy zabezpieczenia społecznego prawie 100 lat, tak samo życzę, żeby ten kongres tak znakomicie się rozwijał. Inicjatywa stała się ekspertem europejskim. To nie jest ekspert tylko na poziomie Polski. To jest ekspert, który jak wysyła swoje analizy, to czytają je naprawdę europosłowie ze wszystkich państw członkowskich. Więc tutaj kongres jest takim punktem kulminacyjnym jakby całorocznej pracy inicjatywy. I jest on bardzo ważnym elementem, ponieważ przede wszystkim jest to element tej głównej debaty, gdzie możemy zadać pytania, możemy dowiedzieć się więcej szczegółów tego, o czym czytamy, powiedzmy, i o czym się informujemy podczas całego roku. Niektóre kraje blokują swój rynek, chcą go chronić, chcą chronić swoich pracowników i tego typu debaty, tego typu spotkania, no ja jakby widzę ich sens w tym, że przede wszystkim dyskutujemy o tym i jakby to też powinno być dostrzegane przez no, osoby, które zajmują się też tworzeniem prawa i jakby no, mam nadzieję, że ten głos gdzieś tam będzie słyszalny i w związku z tym wpłynie też na jakichś tam decydentów, którzy zajmują się właśnie tymi kwestiami związanymi z oddelegowaniami i całą jakby otoczką prawną związaną z oddelegowaniami. Mamy nadzieję, że ten katalog złych praktyk, których będziemy w stanie wspólnie znieść na forum Europy, przyczyni się do poprawy konkurencyjności nie tylko Polski, ale i całej Europy. Tak, to jest fantastyczna inicjatywa, dlatego że zbyt często rozmawiamy o delegowaniu w kategoriach ideologii. To jest miejsce, w którym się rozmawia o faktach. Demitologizuje się delegowanie. To jest bardzo cenna inicjatywa. Z całą pewnością będę chciał, żeby Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny brał w niej udział od tego roku regularnie. Bardzo dobry event.